Szkoda, że pada taka brzydka pogoda. Co by tu robić? Urbex albo książkę. No nie mam książki, więc... Urbex. No dobra. Trzeba zbrać się do roboty. Witam Was na kolejnej eksploracji. Ze mną Jan z Wypraw na Janka. I powiem Wam, że jeszcze tak wygodnie nie zaczynaliśmy żadnej eksploracji. Jeszcze tak wygodnie nie zaczynaliśmy żadnej eksploracji. Te siedzenia są zarąbiste. No jakbym był na kółkach, to w ogóle moglibyśmy się odpychać i jeździć po tym tęczu. Nie, no, gdyby było bujane, byłoby fajnie. No nie, jest super. Słuchajcie, tak czy inaczej jesteśmy. Jesteśmy w biurowcu producenta pianek poliuretanowych. Musiałem zetknąć na ściągę. Tak, dobrze wypowiedziałem. I powiem Wam, miejsce prezentuje się bardzo ciekawe, więc zobaczmy, co tutaj znajdziemy. No dobra, Jan tak się zasiedział, że chyba sam będę robił ten urbex. To zrobię lewo sobie tutaj stąd. Wygodniej. Słuchajcie, jesteśmy w tej chwili do odmiany na najwyższym piętrze, gdzie mamy pomieszczenia typowo biurowe. Jest sporo materiałów reklamowych tej firmy i pokażę Wam jedną rzecz, gotowy produkt. Czegoś, co wykonywała ta firma, między innymi. Spójrzcie. No. Nie wiem, czy to było dokładnie jakiś panel izolujący, czy coś, ale tego typu rzeczy znajdziemy tutaj więcej. Zobaczmy, co znajdziemy na przykład w tym pomieszczeniu. Jak możecie zobaczyć, zostało tutaj sporo mebli, jest wykładzina i powiem Wam, wygląda to naprawdę nieźle. Jest odbiór izolacji z czerwca 2000 roku. A Ty co? To były chyba karty upominkowe do pewnego sklepu. To? Być może. Mamy siedzenia. Ściany już nie wyglądają dobrze, zachodzą wilgocią powoli. W niektórych pomieszczeniach, jak zapalę światło, proszę bardzo, świeci się. Prąd jest doprowadzony pomimo tego, że ten budynek nie jest używany już od dłuższego czasu. No i co tutaj mamy? Ogólnie kalendarz z roku 2009, czyli od 12 lat firma jest nieczynna. Słuchajcie, mamy czujniki ruchu, które nie działają z jakiegoś powodu. Nie wiem, być może właściciel był już, w ogóle nie płaci tu za ochronę czy coś, ale co najlepsze, że tak śladów złomiarzy za bardzo nie widać. Nie, w ogóle jakichś śladów dewastacji kradzieży nie ma. Mhm. Widać, że to firma zezłomowała wszystkie rzeczy na dół, bo na górze mamy względnie pusto. Tak. Taki cały sprzęt nie meblowy mamy na dole i wyszli stąd. No, ale na dole zaraz będziemy na dół, zobaczycie ile tam rzeczy jest. A to jest strasznie głośne. Dobra. Tutaj powinni robić rekrutację i testy na przykład. Proszę się skupić na rozwiązaniu testu. Co tam masz? No, dyrektor dał nagrodę dyrektorowi. I to w imieniu pracowników. Okej, okay. W imię zarządu spółki, rady nadzorczej i wszystkich pracowników. No pracownicy to na pewno się cieszyli. Na pewno się jeszcze zrzucili do tej nagrody. Tak. No tak czy inaczej, wrzesień 2001 rok. Bitwy świata, Rzeczypospolitej, kto zaczął zbierać. No może dyrektor się nudził po otrzymaniu nagrody, więc sobie... 5 stycznia 2008 rok. Trochę innych dokumentów tutaj jest. Powiem Wam tylko tyle, że Raiffeisen Bank, pan radca prawny, informacja o przebiegu postępowania, że co? Komornik sądowy, oj. No to czy zamiast rozdawania nagród moglibyśmy na tym skupić. Ale czekaj, tutaj jest październik 2009, komornik wszedł, a nagroda została wydana, uwaga, wrzesień 2001. No dobra, parę lat minęło. Już zamiast nagród to komornik wszedł, czyli nie było źle. No bo kasa zamiast na opłaty szła na nagrody. No, no dobrze. Sąd rejonowy znowu, słuchaj. W ciągu tych dni odręczenia naszego nakazu powinna zapłacić powodowi kwotę. Za co to jest? Postępowania. Okej. Okay. Pomijana, ja dobrze widzę, czy nie jest? Powiem Ci, no, mamy tutaj ładnie udokumentowane, czy jest to podpisane jakoś, windykacja 2007, 2008, 2009, jak to słabo wyglądało tutaj, z miesiąca na miesiąc coraz lepiej. Mamy kolejną szafę, słuchaj, w której
Tutaj też szafa pancerna. Światło próbuję zapalić. Nie ma żarówek chyba. W wielu lampach brakuje żarówek. No jakby to powiedzieć, no kolejne dokumenty. Jest ich naprawdę sporo. Zakup surowców, zakupy, koszty, lipiec, sierpień, wrzesień, 2006 rok, gospodarka magazynowa i tak dalej, i tak dalej. 2008, 2006, 2007, 2003. No, trochę dokumentów jest, ale myślę, że one powinny być w tej chwili gdzieś indziej. Mamy kolejną szafę i słuchajcie, czy to będzie dla was wielkie zaskoczenie? Dla mnie nie, szczerze mówiąc. Dokumentów naprawdę tu nie brakuje. I tak ogólnie przedstawiają się biura na tym piętrze. Kolejne biuro na tym piętrze, jak możecie zobaczyć, kolejne dokumenty. Ogólnie naprawdę jest ich dużo. Właśnie to jest dziwne. Co? O tym bym poczytał. BHP, wypadki i tym podobne. Troszkę jest ich tutaj. Szkolenia. Kadry kierownicze, regulacje prawne w zakresie ochrony pracy, odpowiedzialność prawna w stosunku do pracy. Jest tutaj, słuchajcie, jest jeden wypadek podczas rozbierania formy na wymiar 160, duży szczyt formy spadł mi na nogę. I po roku 4 płatne 100%. No. Na pewno gdyby poczytać to ogólnie, to w kawał historii by się poznało tego miejsca, ale na to niestety nie mamy czasu, wiecie. No ogólnie ilość dokumentów, jaka się tutaj znajduje, po prostu przytłacza. Ale to jest tylko jedno piętro. Jeszcze parę przed nami, więc w sumie chodźmy tam. A ty co? BHP na odbycie. BHP. Słuchajcie, jesteśmy w tej chwili piętro niżej i jak widać mamy tutaj mnóstwo mebli, które zostały zniesione. Tutaj jest okap i półeczka jakiegoś pomieszczenia socjalnego wzięte zapewne. Zobacz, dobudówka, która niedokończona została najwyraźniej. Czy przejdziemy tamtej gdzieś? Nie. Może przejście będzie obok. Ogólnie no, poruszamy się w takim labiryncie mebli tutaj. Dział handlowy kasa, tak jest podpisane to pomieszczenie, kalendarz z 2012 roku. Co ty tu masz? Pokaż to. Ten puchar to jest kozak. Okej. Jak patrzysz, że to jest nagroda? Tak, to jest nagroda. Za co? 96. Z okazji 5-lecia działalności. Okay. No to tak, jak oni sobie robili takie rzeczy, tam było z okazji 10-lecia, nie? No. Nagroda, z okazji 5-lecia puchary sobie odwołali. Ale słuchaj, został jeszcze ten podwójny ekspres do kawy. Chyba sprawę. I kary za papiery. Rolka. To było najwidoczniej to pomieszczenie gospodarcze ogólnie. Wiesz co? A mam prośbę, podłącz do gniazdka ten ekspres i zobaczmy, czy on jeszcze być może działa. No, są dwa przyciski. Wiesz co? Ciekawe, jak znajdziesz wodę. Właśnie nie sprawdziliśmy, czy jest woda, ale wątpię jakoś. Pada akurat, woda jest, bo kawę trzeba znaleźć. No dobra, czyli jak widzicie, prąd jest także w gniazdkach. No, tutaj z kolei mamy pomieszczenie gospodarcze. No, wody nie ma. Czekaj, jest jakieś... O, jak ładnie, ty. Jeszcze oświetlenie działa. Wody nie ma, ale światełka są. Dobrze, jak mówiłem wcześniej, mnóstwo mebli. Tu mamy z kolei kolejny jakiś plakat reklamowy, nie pokazujmy go lepiej. Obraz. Takie leśne, jesienne klimaty, całkiem ładne. I tutaj z kolei, słuchajcie, mamy różnego rodzaju nagrody, że tak powiem, z podpisaną nazwą firmy. Zaformowany. Nie mów. Słuchajcie, książki Polska w Europie wczoraj i dziś. Nówka zafoliowana. W ogóle nieruszona. I tu jest
Dwa egzemplarze, co tu jeszcze mamy? Polska, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, rozwój regionalny, Dolny Śląsk, Śląskie. Co dalej, kolekcjonowali to? Ciekawe, kolejna książka właśnie. Zaplombowana, zafoliowana, nieruszana. A ostatnia to jest Natura Polski. Ciekawe, naprawdę ciekawe to jest. Z kolei na drugiej stronie jest kalendarz z roku 2012. Co, liczyłeś na to, że będzie jakiś medal? No, medal. Tutaj mamy to. Czy koło ciebie jest lampa solna? Tak. No nie. Słuchajcie. Raz, że ogromna. O kurde. To się kruszy strasznie. Tyle lat w takich warunkach wilgoci. Spadał, no ale ogólnie, znaczy przeczyścić ją jeszcze byłoby dobra. Bo w wodzie umyć? Najlepiej podłączoną, no nie? Tak. Nie, ogólnie ponoć zdrowe jest posiadanie takiej lampy. No, ja tak chyba po prostu taki mit, żeby ludzie kupowali te lampy. Nie wiem, być może. Wiem, że z Wieliczki większość pochodzi tego typu lamp. No i co właściwie? No, a zerknij szafę za tobą, czy są tam może dokumenty jakieś? Tutaj nie. Były akurat dwie szafki. Aha, szafka taka typowa. Ale szafka druga. Szafka druga jest pancerna, jest zamknięta. Zamknięta, o coś takiego. Nie będziemy pokazać tych nagród i tak dalej, ponieważ z wiadomych przyczyn, akcja, lokalizacja. Ale muszę zauważyć jeszcze, że tutaj sufit jest w znacznie lepszym stanie. Ja tu widzę jest więcej kasków i jest jeden podpisany Zenek. Jest także drut kolczasty oraz ostrzeżenie, zakaz spożywania alkoholu. No, no, no. Co my tutaj mamy? Ja nie. Ja myślałem, że dużo dokumentów jest tam. Na barykady. Na Unię Europejską. No, powiem ci. Jaki sprzęt jeszcze jest, zobacz. Co to jest? Nie wiem, czy ten jest od monitoringu. Kurczę, nie wiem. Jest tutaj troszkę sprzętu biurowego, są dyskietki. Kurczę. A to bo to pobierzemy do tych leśnych ludzi. Stolik składany. Nówka w funkiel nieużywana. Tak, stolik składany. Ta, a tutaj chyba do kompletu z siedzenia są. Tak, ten sam model. No, rzeczywiście. Naprawdę tutaj nie było złomiarzy, słuchaj, ani nie, złodziei. Nikt tego nie uszedł jeszcze. Tyle rzeczy jeszcze się tu zachowało. Wiecie co? Powiem wam tak. Jeszcze to jest słowo klucz w tym miejscu. Obiekt jest bardzo łatwo dostępny. Każdy może tu wejść tak naprawdę. Jedyne co go ratuje to jest to, że jest on troszkę tak jakby w lesie, na uboczu. No ale dobrze. Wiecie co? Przejdę tutaj. I mamy kolejne dokumenty, pod którymi aż te półki się wyginają. Tyle ich jest. A co to jest? A, dobra, sama puszka. W jakichś chemikaliach. Myślałem, że znalazłem coś pełnego. Słuchajcie, o właśnie. Mamy tutaj z kolei produkty, jakie produkowała ta firma. Różne wzorce. Różnego rodzaju materiały. I kolejna szafka, tym razem leżąca, która także zawiera mnóstwo dokumentów w sobie. Poza tym trochę kubków, miód nawet. Ty. Miód się nie psuje. No, nie powinien. Jak pachnie? No miodowo. Miodowo, no dobra. I kolejny miód. Zobacz, tutaj no się skrystalizował, ale dałoby radę zjeść. Jeszcze patrzę tylko, słuchajcie, tak zaśmiecone jest to, że nie da rady tam dojść, ale są telefony, segregatory, mnóstwo segregatorów, przyrządy biurowe, szafeczki, materiały reklamowe i wiele, wiele innych rzeczy. Praktycznie całe pomieszczenie jest zawalone sprzętem. Ciężko się tu nawet poruszać. No, znaczy a obok ciebie jest włącznik światła za pudłem. Weź włącz. Nie. Podejrzewam, że żarówki są po prostu spalone, nikt jej ich nie wymieniał od 11 lat. Gdyby byli tutaj złomiarze, wyłączyliby to i zaczęli ciąć powoli wszystko.
I widać, że... Mnie interesuje ta instalacja, która jest na to. Ich nie było. Powiem ci, bardzo stara instalacja. Też jest późno. Nie. Jak to się ma trzymać? Czekaj, są włączniki. Nie, nic nie działa. Dobra. Co to chyba nie działało. Zobacz, masz osobne stelaże z oświetlenia. Mhm. A czy to jest przypadkiem od zabezpieczenia, od alarmu? Centralka? Mhm. Tak, tak. Okej, okay, no to już wiemy, że alarmu nie będzie na 100%. Schodzimy piętro niżej, ale zobacz, że tu barierek nie ma. A w sumie schody robili. No widać, że coś tu montowali. Tu jeszcze masz on. Tak, nie zdążyli. A tutaj robi się już ciemnawo. Zde pomieszka. O! Oczywiście, a tam ozdoby choinkowe. Do choinki. I... Tak jakby ktoś tutaj... A, tam o! Się dobierał. Widzisz? Do instalacji wodnej. Tutaj puste pomieszczenie. Praktycznie. Łopata do śniegu. O! Ty, ta toaleta jest wyremontowana. Ty całkiem. Okej, woda jeszcze jest. Co? Pytanie, czy zacznie się napełniać? Ty, napełnia się. Ty, woda tu jest. W tej części. Znaczy się, że ona musi być odcięta u góry. Czyli logiczne, jak masz komornika na głowie, to remontujesz sobie piwnicę. Wiesz co, myślę, że po prostu nie zdążyli. A światełko działa? Ja mam tutaj. No, dawaj. Nie. Nie działa. Tu jest jeszcze jeden włącznik. Nie. Zdemontowana instalacja oświetleniowa. Tutaj jakieś rury są. Kolejna toaleta, ty nawet, ty, ja nie, tu nawet fugi nie zostały do końca przetarte. Deska sedesowa jest jeszcze w opakowaniu. Ty, nie zdążyli tego po prostu uruchomić, że tak powiem. Jest kran. Ty. Jest woda, słuchajcie. W tym budynku jest woda i prąd. No dobrze. Co to jest? Może Polar, może nie. Nie wiem, szczerze mówiąc. Jest produkt polski, ponieważ jest po polsku ilość dni produkt TS284. No stara lodówka, tak czy inaczej. Tu mamy drugą mniejszą. Polar, tak. I na pewno, gdyby ją podłączyć, to by zadziałała. Ale już nie będziemy się w to bawić. Łóżeczko, tablica, kolejne meble, a mamy włącznik światła? Mamy. Nie. Coś jest w szafkach, czy nie ma nic? No, to dopiero przygotowywali. No i dobra, jeszcze jedno pomieszczenie. A w tym pomieszczeniu, słuchajcie, regał. Zabezpieczone zostało okno. Przepraszam, ponieważ zapewne nim wchodzili. Jest grzejnik elektryczny, zdemontowany. Trochę mebli i co my to jeszcze znajdziemy w kolejnym pomieszczeniu? Aha, ścianka działowa. Ktoś tutaj no, zdecydowanie chciał coś zrobić, ale po prostu nie zdążyli. Nie zdążyli, wszedł komornik, zamknął wszystko na klucz. I na tym się skończyło. I co? Praktycznie ostatnie pomieszczenie. Kolejna szafa pancerna. Jakie regały. Jaki element. A to co? Zapakowane. Jakieś krążki takie. Z gąbki. Zobaczmy. Co ty masz? Pokaż co to jest. Maska ewakuacyjna. Okej. 2011 rok. Zabezpieczona jeszcze. W sensie nie otwarta nigdy? Tak, tak. Ale jaki ona filtr posiada? Węglowy? P15? Trzeba by zgoglować, co to jest za filtr, ale słuchaj, także widzę za twoimi plecami w szafie sprzętu trochę. No.
Zobacz, drukarki, dokumenty. Tam jest skaner, czy mi się wydaje? Które miejsce? Na wysokości twojej ręki. Tutaj nie wiem, co to jest. Skaner nie wygląda mi to, chociaż może Panasonic, coś tam. Drukarka. Zobacz, papier nigdy nie użyty do drukarki. Mnóstwo dokumentów. Monitor rozwalony. Mnóstwo naklejek. Co jest w szafie pancernej? To jest pytanie. O, kolejne, słuchajcie. Pisma, dyplomy i tak dalej. Zostawimy te rzeczy. Co tam, Janie? Dużo dobrych, dużo ciekawych rzeczy. Widzę tutaj koło ciebie płytki, które miały pewnie zostać wykorzystane. Chyba takie same były na ścianie w toalecie. Procesor. Spójrz. Mhm. Intel Pentium 4. Zamazany trochę. SL668. Czy to było gniazdo? Nie pamiętam. No tak czy inaczej stary procesor, a tutaj zapewne jest resztki komputera, w którym on się znajdował. Poza tym segregatory, ale puste z tego co widzę w szafach. Uchwyt na tablicę zwijaną, kolejne monitory, no w tym porozwalane. No a tutaj po prostu jest jeden wielki magazyn. Jest komputer już wypruty, jest Canona, kurczę, kserokopiarka i to całkiem spora. Kolejny komputer. Sporo tego, ile klawiatur, maszyna do pisania. Stara. Jakieś myszki jeszcze geniusa. Naprawdę starocie, niesamowite. Kolejne oświetlenia. Jakaś płyta CD. Aprobaty, certyfikaty i atesty. Kurczę, spójrz, gigabajta płyta główna. Jeszcze procesor jest, a zasilacz jest ilu watowy? 340 watowy. Jeszcze tylko spójrzcie tutaj, ile jest tych segregatorów. Całe szczęście są one puste. No ale ile dokumentów musiało tu być, ile zostało wyniesionych, no, daje to trochę do myślenia. Kolejny grzejnik elektryczny. No. No, myślałem, że klawiatura, ale dla Windows 95 zrobiona. Praca z Microsoft Office dla Windows 95. Microsoft Office Professional zaprojektowano dla Windows 95. Gdyby ktoś miał oczywiście wątpliwości. Wymagania, słuchajcie, jakie są? 44 MB na dysku, komputer z procesorem 386DX lub nowszym. Jak zwykle. Nie śmierdzi ta maska, muszę zapytać? Jestem twoim ojcem. Jestem starszy od ciebie. No dobra. Jan ma takie fetysze różne, mi rzeczy zakłada na twarz. Ale okej. Okay. Ta mieszanina kabli. Ja myślisz, zabezpieczenie antywłamaniowe, coś takiego? Wiesz co, może mieli tu jakąś małą serwerownię. Coś może w ten sposób. Być może, możliwe, że mieli swoją stronę i tam wiadomo. Wszystkie rzeczy też. No ale tych masek, kurczę, jest trochę. Zobaczmy, dokładnie przycisnę się tylko. A są filtry wymienne, czy nie? No, chyba mi się wydaje, że nie. Tu mają być takie maski jednorazowego użytku w razie W. Mhm. Kolejne grzejniki elektryczne, a telewizor jest marki Elemis. No dobra, właściwie co? Czy to wszystko? W sumie tak. W sumie tak. Thank you.
I w tym miejscu zakończymy eksplorację tego biurowca, biurowiec firmy chemicznej. Powiem Ci, ilość rzeczy, która tutaj jest, jak widzicie, jest ogromna. Bardzo dobrze zachowane, nie było tu jeszcze złodziei, nie było złomiarzy, co jest bardzo dobrą wiadomością dla nas szczególnie. Fajne, fajne miejsce po prostu. Chciałeś coś dodać do tego? Może? W tym momencie nie czuję żadnego bąka. Tak, więc no tyle. My kończymy eksplorację w tym miejscu. Fajnie było. W końcu możesz oddychać, co? Fajnie było. I my lecimy dalej oczywiście, ale widzimy się już na następnej wyprawie. Do zobaczenia.